że na kilka tygodni przed śmiercią honorowy obywatel miasta Sandomierza, profesor Feliks Kiryk, prosił mnie, powiedział do mnie wręcz: pamiętaj, Romanie, o świętym Piotrze, oczywiście o Sandomierzu, o Zawichoście i o Mielcu. A więc te projekty, które profesor miał jeszcze w głowie, którymi chciał się zająć. To był rękopis, później przepisany, profesora Kiryka. Dzięki uprzejmości księdza doktora Waldemara Gałązki został on przekazany do redakcji studiów sandomierskich i trafił później do mnie ksiądz doktor... Wyjaśnił doktor Roman Chyła najważniejszą przyczynę ukazania się pozycji pod tytułem Parafia Miejska przy kościele pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła na wzgórzu Kolegium Gostomianum w Sandomierzu. Książka autorstwa duetu profesor Feliks Kiryk, dr Roman Chyła była promowana w piątek w refektarzu Kolegium Gostomianum z udziałem licznie zgromadzonych miłośników historii, przyjaciół autorów, władz samorządowych, uczniów i nauczycieli pierwszego liceum. Po pozycję warto sięgnąć, bo są w niej treści, które dotychczas były na ogół pomijane i nie doczekały się zwartego opracowania. Ten temat nie był chyba nigdy wcześniej, przynajmniej w żadnej w naszej zakresie. Monografii nie był nigdzie prezentowany. Także to jest na pewno coś nowego. Na gruncie tego tekstu profesorskiego podkreślam szczególnie tradycje edukacyjne średniowiecza, czyli wzgórza Kolegium Gostomianum, które odegrało istotną rolę w ogóle w tworzeniu się ośrodka grodowo-miejskiego w Sandomierzu, a później nastąpiła tu fundacja już w XV wieku szkoły parafialnej. A więc tradycje tego wzgórza są o wiele głębsze. Nowe wydawnictwo będzie można wykorzystywać podczas lekcji historii. Jest to dla uczniów ciekawe i intrygujące, między innymi dlatego, że autorzy przytoczyli informacje o najstarszej w Sandomierzu świątyni wzmiankowanej już w 1166 roku. Fragmenty tej publikacji już wykorzystuję na lekcjach. Uczniowie są bardzo zainteresowani, bo to nie tylko przecież gmach kolegium, który jest z początków XVII wieku, ale mówimy o kościele, który jest jedną z najstarszych, o ile nie najstarszą, świątynią sandomierską, po którym zostały tylko relikty, których nie widać. Relikty po kościele znajdują się pod płaszczem lessowym, a ocalałe z pożaru, jaki dotknął świątynię na początku XIX wieku, wykorzystano do budowy Pałacu Biskupiego. W 1813 roku, kiedy wojska Napoleona poniosły klęskę w czasie wojny z Rosją, żołnierze austriaccy, którzy wtedy jeszcze wspierali Napoleona, urządzili lazaret, taki szpital, w tym budynku kościoła. Wybuchł pożar. Niestety ksiądz Buliński, monografista Sandomierza, pisze, że gdyby podjęto szybko interwencję, uratowano by ten kościół. Niestety on w dużej części spłonął, a później w 1821 roku rozebrano jego mury, gromadząc materiały na pałac biskupi w związku z utworzeniem diecezji sandomierskiej w 1818 roku. Wydawcą pozycji Parafia Miejska przy Kościele pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła na wzgórzu Kolegium Gostomianum w Sandomierzu jest Starostwo Powiatowe w Sandomierzu. Środki finansowe mają drugorzędne znaczenie. Najważniejsze jest ta wspaniała publikacja autorstwa Romana Chyły, gdzie również jego wkład w to, iż ta publikacja powstała, jest ukłonem w kierunku profesora Feliksa Kiryka, które podkreśla jego dorobek badawczy, również naukowy. Z tego miejsca bardzo dziękuję pani dyrektor pierwszego liceum Kolegium Gostomianum, pani magister Joannie Pierunkiewicz-Pernel, za również podjęcie inicjatywy tego, aby właśnie ta publikacja została wydana. Nie każdy wie o tym, że właśnie przy Kolegium Gostomianum, na tym wspaniałym wzgórzu, była również parafia. Dla władz miasta każde wydawnictwo o historii Sandomierza jest istotne i ważne. To jest szczególne. Także ze względu na jego autorów. Autorami tych pozycji jest znakomity mediewista, znawca dzieł Sandomierza, pan profesor Kiryk i jego wspaniały uczeń, pan doktor Chyła, człowiek stąd, człowiek Sandomierza, który z Sandomierzem związał swoje życie, który Sandomierzowi poświęcił całą swoją pracę naukową, a także pracę zawodową. Jerzy Strzyż, STV Info.